Jeśli logopedia jest nauką, a sądzę, że jest, to składa się z dwóch komponentów. Z diagnostyki, która bada zjawiska i je opisuje. Natomiast składa się z drugiego komponentu, którym jest prognostyka i terapeutyka. Bez wątpienia logopedia jest interdyscyplinarna u swego źródła. Logopedia wyłoniła się z potrzeb praktycznych. Tak na dobrą sprawę logopedia wyłoniła się po I wojnie światowej. A powodem wyłonienia były tysiące mężczyzn, które wróciły z wojny okaleczone nie w sensie zupełnie fizycznym, prawda, ale jąkających się, nie mówiących po urazach, objawach afazji. No i trzeba było coś zrobić. Zintegrowano wiedzę z dziedzin medycznych, lingwistycznych i rok 1924 w Wiedniu powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Logopedów i Foniatrów, więc nazwa logopedii już funkcjonuje, JALP. Dzisiaj o logopedii mówimy bardziej w charakterze nauki transdyscyplinarnej niż interdyscyplinarnej. Jak najbardziej wiedza neurolingwistyczna w przypadku dyscypliny i dziedziny transdyscyplinarnej wiążącej się z biologią, ponieważ logopedia to nauka o biologicznych uwarunkowaniach rozwoju i zaburzeń mowy, można ją wykorzystywać i jest potrzebna głównie dlatego, że neurolingwistyka jest tutaj takim połączeniem wiedzy dotyczącym funkcjonowania mózgu i umysłu. Tu wchodzimy trochę w grunt psycholingwistyki z językoznawstwem stosowanym. Dlatego dokonania neurolingwistyki, odkrycia neurolingwistyczne poprzez wspólny mianownik biologiczny mogą być przełożone na doświadczenia logopedyczne, głównie neurologopedyczne. Logopedzi wiemy, że jest to samodzielna dyscyplina, ponieważ mamy swój oryginalny przedmiot badań, swoje procedury diagnostyczne, terapeutyczne. Mamy bogaty dorobek naukowy w postaci doktoratów, prac habilitacyjnych. Nasza logopedia w świadomości społecznej już jest dobrze utrwalona i w gruncie rzeczy wszyscy wiedzą, co to jest logopedia i że logopeda nie zajmuje się tylko usuwaniem zaburzeń wymowy, tylko że zajmuje się opieką nad autyzmem, opieką nad dziećmi, które przyszły na świat i ten język u nich gdzieś się opóźnia z opanowaniem. Wreszcie logopedia zajmuje się i jąkaniem i jest cały blok związany z ludźmi starszymi, po udarach mózgu, z chorobą Alzheimera, nawet w chorobach psychicznych. I to wszystko jest już w świadomość społeczną wbudowane. Mówiłem o pewnym trendzie, pewnym kierunku myślenia, który jest obowiązujący we współczesnej nauce w ogóle, szczególnie w naukach społecznych, medycznych. Jeżeli ja przeglądam czasopisma renomowane, te topowe, to wszystkie artykuły są pisane tam wedle pewnych założeń metodologicznych. Ktoś może powiedzieć, że to jest nic wielkiego, że to jest oczywiste, ale to nie jest do końca tak. Ponieważ zastosowanie w badaniach logopedycznych reżimów wynikających z uprawiania nauki, tak, że muszą być grupy istotne statystycznie, że nie można formułować wniosków na podstawie jednego czy pięciu przypadków, tylko musi być grupa, no powiedzmy 30-osobowa, mało tego, musi być grupa kontrolna, żeby zobaczyć, jak to jest w przypadku, kiedy na przykład nie stosujemy jakiejś terapii, prawda? Jest taką oczywistą oczywistością, że ktoś może powiedzieć, że to, no co on takiego mówi, czy co to jest. Ale takich badań jest bardzo mało w Polsce.